Hej, przychodzę dzisiaj do Was w końcu z ulubieńcami lutego. Ja wiem, że ten film zawsze pojawił się jako jeden z pierwszych na moim kanale w danym miesiącu, ale w tym miesiącu po prostu miałam jakoś tak dużo filmów do nagrania, że jednak musiałam przesunąć te publikacje. Ale to nic, co się tam odwlekę, to nie uciekę. Co chwilę gdzieś mi tutaj kocie kłaki latają, więc mogę się drapać. Nie zwracajcie na to uwagi. Mam wrażenie, że ci ulubieńcy nie będą jakoś szalenie olbrzymi. Będą raczej tak krótcy jak luty po prostu. Trochę mnie zaskoczyło to, że marzec tak szybko nastał, bo ja to nagrywam dzisiaj, 1 marca. Byłam strasznie zdziwiona, myślałam, że już mam pół tygodnia, no ale nic. Ja to nagrywam w dobrym terminie, publikacja będzie trochę później, ale nie przedłużając, zacznijmy od pielęgnacji, która najbardziej sprawdziła mi się właśnie w lutym. Zacznijmy od demakijażu, czyli płanka. Świetnie się zaczyna. Czyli pianka, nawilżająca biopianka do mycia twarzy, do każdego typu cery. I jest to orientana, 100% naturalna, bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo fajna pianka do mycia twarzy. Ja sobie na początku pod prysznicem nakładam ją na makijaż, delikatnie zmywam i wtedy myję twarz później. Po demakijażu, później demakijaż i myję twarz, ale tak było na początku lutego. Później używałam jej tylko do mycia twarzy, już po tym głównym demakijażu, po micelach właśnie myłam sobie nią twarz, ponieważ co ja w lutym odkryłam, zaraz jakoś chyba w drugim tygodniu, to jest coś cudownego. Wiele osób to zachwalało, ta firma rzeczywiście jest na wielu, wielu, wielu Instagramach polskich, dlatego jest bardzo dostępna, bo to jest Rossmann. Ale jakoś tak przez to, że jest właśnie na tych wielu Instagramach, ja cały czas to odwlekałam. I mówię, dobra, spróbuję. I tak się wahałam. Spróbować jakieś serum, czy może spróbować jakiś balsam do ciała, bo też mają. Czy może spróbować balsam do demakijażu. I jest to oczywiście Fluff. To jest pierwsza rzecz, którą kupiłam właśnie z tej marki. I jest to balsam do demakijażu maliny z migdałami. Dziewczyny, jak to pachnie. To jest po prostu coś cudownego. To pachnie jak taki krem malinowy, właśnie taki, jakieś czekoladki tak pachną, ale nie pamiętam jakie. To jest, widzicie, ja aż nabieram śliny, jak o nim mówię. To jest coś cudownego. Nabieracie trochę tego balsamu, ja tak sobie, wiecie, na paznokieć nabieram, rozsmarowuję, to się w sekundę w olejek zmienia. Smaruję sobie, masuję ładnie twarz w makijażu i spłukuję. I powiem Wam, że sobie świetnie radzi. Po tym wystarczy mi jeden duży płatek, żeby domyć tusz, resztki, ale tych resztek naprawdę praktycznie nie ma, resztki z podkładu i wtedy właśnie sobie myję twarz już później pianką. Ten balsam to jest moje odkrycie, także lećcie sprawdzić i powiem Wam, że jest świetny, bo nie przesusza skóry, wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że ją pielęgnuje. Przez zawartość tych olejków naturalnych ta skóra jest taka super nawilżona. Ale nie przedłużajmy, bo ja po prostu mogę o tym gadać i gadać. No i skoro już zaczęłyśmy od demakijażu, to może lećmy w stronę toników i standardowo tonik Pixi Glow Tonic. Ja tutaj już więcej nic nie dodam, bo po prostu mówię o nim od 2 lat. Także serdecznie Was zachęcam do przetestowania tego toniku, bo to jest coś cudownego. I jeżeli już jesteśmy przy tonikach i przy Pixi, no to Milky Tonic, nawilżający, naprawdę fajny, lekki, delikatny tonik, który super przemyca nam te wszystkie właściwości innych produktów, naprawdę jest świetny. Lecąc dalej mam peeling żelowy z kwasami AHA i PHA, jest to Bielenda, uwielbiam, już Wam mówiłam, że wyparł wszystkie moje toniki ukochane. Cudo po prostu. On często jest, bardzo często jest w Rossmanie na promocjach, także lećcie się zaopatrzyć w niego. No i Bielenda, tym razem linia Supreme Lab, fioletowa, jest to ta linia z peptydami do cery dojrzałej. Jak wiecie, dla mnie wiek cery to nie jest typ cery, więc mi to nie przeszkadza, że to jest do cery dojrzałej. Naprawdę świetny krem. On jest bardzo bogaty, ale nie jest tłusty i ja go używam
pod makijaż, świetnie się sprawdza, jest to ekskluzywny krem przeciwzmarszczkowy. Naprawdę świetny, super nawilża, super pielęgnuje, sprawdźcie sobie. I ostatni już z kremów, tak, to Denko naprawdę... Denko, co ja gadam. Ci ulubieńcy zajmą dosłownie chwilkę. CeraVe jest to pierwszy produkt, który spróbowałam z marki CeraVe. CeraVe? Jak to się czyta? Nie wiem. Jest to krem z SPF-em. Ten SPF może nie jest jakoś zawrotnie olbrzymi, ale to jest SPF 25. On nie jest, nie ma zapachu, nie ma żadnych dziwnych rzeczy w sobie. Jest świetny, naprawdę świetny. Nie bieli. Ja wiem, że im więcej nałożymy tego kremu z SPF-em, tym bardziej będzie bielił, ale ja naprawdę go dużo nakładam, bo ja nakładam około 2 pompki tego, żeby mi rzeczywiście starczył na twarz, bo jedna pompka mi nie wystarcza, także nakładam go dużo lub nakładam jedną pompkę, później drugą pompkę i czasami nawet trzecią, bo naprawdę ta jedna pompeczka mi nie starcza. Więc naprawdę, naprawdę Wam polecam. My tym kremem też smarowaliśmy się przez cały wyjazd w góry tym, lub jeżeli było większe słońce, to smarowaliśmy się moim ulubionym z Born Tree, tym, nie pamiętam jak się nazywa, ale to taka tubka ładna, ja mam zdjęcie kiedyś gdzieś tam z nart właśnie z nim. Naprawdę, naprawdę świetny krem. Nie wysypało mnie po nim, chociaż ciężko go zmyć z twarzy, tak jak każdy SPF. Dlatego pamiętajcie, błagam, przy SPF-ach, żeby zmywać, myć twarz porządnie, aż naprawdę na niej nic nie zostanie, bo możecie sobie narobić problemów. Ale to tylko tak, wiecie, drogą wstępu do tego. Mam nadzieję, że wy wszystko wiecie na ten temat. Następnie chyba już ostatni produkt z pielęgnacji. Wróciłam do kremu pod oczy Benton. Już tutaj jest niewiele. Uwielbiam. Jeden z lepszych kremów pod oczy, jaki miałam. Bardzo fajny, bogaty. Znowu, nie roluje się pod makijażem. Nic się nie dzieje. Naprawdę fajny, fajny krem. Przechodząc do makijażu, przejdźmy przez pielęgnację makijażową, czyli krem BB Skin. Nagrałam Wam test. Nie test, recenzję z takim pokazem. To jest coś niesamowitego. Ja nawet dzisiaj go mam na twarzy, muszę się przejrzeć aż w lusterku. On jest cudowny. Cudowny. Ja go też na narty, na nartach miałam. On ma SPF 50+, PA+++. W połączeniu z tym SPF-em rewelacja. Naprawdę rewelacja. To jest coś cudownego. Ja się już nauczyłam, że nie wyciskam półtorej pompki, tylko naprawdę ledwo jedną pompkę i on mi wystarcza. To jego krycie, to jak on wygląda na twarzy. Cudo, po prostu cudo. Zaopatrzcie się w niego, bo ja jestem zachwycona. Ja autentycznie od miesiąca nie używam nic innego. Albo i lepiej. Lecimy dalej. Po podkładzie, po kremie BB mamy korektor Forever Better Skin. To nie jest może korektor ze 100% kryciem, ale jak widzicie, dla mnie bomba. Naprawdę go polubiłam. Jest lekki, nie wysusza, nie wchodzi w zmarszczki, nie robi jakichś dziwnych rzeczy. A jeszcze co do tego kremu BB. Ja go mam na twarzy, nie wiem, z 5 godzin? Tak myślę? No, może z 5 godzin. I nie mam pudru. Nie mam pudru i on mi nigdzie nie wszedł zmarszczki. W żadne załamania mi nie wszedł. Także to jest naprawdę coś świetnego. Następnie, no coś takie wpółpielęgnacyjne, to mamy Lip Booster z NAM. To jest ten taki powiększający usta. Cudowny produkt. Ja już wcześniej widziałam, że on powiększa usta, ale on nawilża też usta. Ja naprawdę bardzo go lubię stosować samego na dzień lub przed makijażem ust, bo rzeczywiście fajnie zmiękcza te usta. Lub tak jak dzisiaj mam pomadkę, która już jest lekko jakaś wytarta, to właśnie na taki delikatny kolorek też sobie go lubię nałożyć. Następnie, dobra, skoro już jesteśmy przy ustach, no to pewnie Wy już wiecie, co wyciągnę. Nie wiem, czy kupicie tą pomadkę gdziekolwiek. Jest to Marion Nout, jest to matowy lakier do ust. Coś cudownego. Ja uwielbiam się w tym kolorze. To jest po prostu mój kolor idealny i ja się nie rozstaję z tą pomadką nawet na moment. No chyba, że tak jak dzisiaj mam mega mocne oczy, to wtedy odstawiam tą pomadkę, bo to już by było za wiele. Następnie może weźmy sobie produkty do brwi, bo tego jest najwięcej. Jest to oczywiście Brow Mascara Shape Master z Deli w odcieniu brązowym.
Cudowna sprawa, fajnie można wykresać nim sobie brwi tym żelem. Następnie mam Tattoo Brow z Maybelline, 36 godzin w odcieniu numer 3. Cudowna kredka, to jest po prostu coś niesamowitego. Ona jest ultra miękka, może nie będzie jakaś super wydajna, ale jak wy nią sobie pomalujecie brwi, to ona jakby się tak wżera, zastyga i nie zmyjecie jej normalnym produktem. Musi być tam coś albo dwufazowego, albo olejkowego. Wtedy schodzi z łatwością. Coś cudownego jest ta kredka. No i taka standardowa kredka na co dzień, no to jest Feather Brow z Vibo. Ja po prostu tej kredki zużyłam już chyba z 15 opakowań. Jest świetna. Zresztą wiecie, jeżeli oglądacie mnie na co dzień lub dłużej. Następnie może przejdźmy do gadżetów. Nie, gadżety na koniec. Przejdźmy do palety. Paletę, którą mam dzisiaj na oczach. Uwielbiam ją. Też w tym miesiącu bardzo dużo używałam Anastazji Modern Renaissance, ale nie wzięłam jej teraz ze sobą. Nie wiem czemu. Wiecie, jak wygląda. Często ją na filmach pokazywałam. No i właśnie na przemian z tą paletą. Ta paleta to jest sztos. To jest cudo. To, jaką oni mają jakość, to jest niesamowite. No i pewnie się nie zdziwicie, film na ten temat też był. Maskara Sky Highs Maybelline. To jest, z ręką na sercu, najlepsza maskara, jaką ja w życiu używałam. Będąc na nartach, przy śniegu, przy deszczu, przy mgle, przy naprawdę niskich temperaturach, przy wyższych, nigdy w życiu mi się nie osypała ani nie odbiła. To jest pierwsza taka maskara i ona nie jest wodoodporna, która po prostu siedzi na tych rzęsach i się nie rusza. I ja wzięłam ją tylko dlatego właśnie na te narty, żeby nie przejmować się rzęsami, bo jeżeli ma mi się coś osypać, to ja wolę ich nie pomalować. A ta po prostu przeszła każdy możliwy test i nic nigdy mi się z nią nie stało. Do tego przepięknie wygląda na rzęsach. No i kończąc już makijaż, Turbo Highlight rozświetlacz, no jak wiecie, uwielbiam, to jest najcudowniejszy, jaki w życiu miałam. Zmaltretowane opakowanie już po ponad półtorej roku używania. Jest to Tropical Kiss z My Secret Bronzer. Cudo, cudo po prostu. No i tutaj ja Wam to pokazuję tak w ten sposób, w niedzielnym malowaniu. Mam nadzieję, że Wy już kojarzycie ten produkt, to jest Rosy. Jest to róż rozświetlający, tak to jest nazwane. Kiedyś maltretowałam rozświetlacz, teraz maltretuję róż. To jest najpiękniejszy, delikatny róż, jaki ja w życiu miałam. I o dziwo, to już jest koniec z kolorówką, więc przejdźmy do gadżetów, tak jak obiecałam. No, nie wygląda ta gąbka dzisiaj dobrze, bo się dzisiaj nią malowałam, ale to jest gąbka z Eveline, ta różowa. Najcudowniejsza, jaką miałam, po prostu przebija wszystkie gąbki, a jest ekstra tania, mięciutka. Ja jej używam pół roku, to lekko. Więcej, ja jej używam codziennie. Piorę, myję, robię z nią wszystko, nawet ostatnio Marcelka mi ją ukradła i chwilę się nią pobawiła, więc ma jakieś tam dziurki, ale to jest niezniszczalna gąbka. No i ostatnim produktem, który też dzisiaj używałam i nie wykrzesałam go, jest to szczotka. Jest to Olivia Garden Finger Brush Combo w rozmiarze medium. Tutaj, nie wiem czy wiecie, bo nie wszyscy wiedzą, tutaj ma takie kółko, które możecie sobie wyciągnąć i przełożyć w ten sposób i robić sobie przedziałek. Naprawdę świetna, najlepsza szczotka, jaką w życiu miałam. Jeżeli sięgniecie po nią, to już nie zamienicie jej na żadną inną, na żadnego Tangle Teasera. Wiem, co mówię, bo przez to przeszłam. Także zainteresujcie się tą szkodką. Teraz wyszły piękne nowe kolory, na przykład różowa. Jeżeli lubicie, to ja Was odsyłam. Jest oczywiście też taka z dwoma paluszkami, jest jeszcze szersza. Naprawdę dla każdego coś się znajdzie, ale ja Wam właśnie polecam tą combo, czyli tu jest włosie dzika z plastikowym włosiem. Pamiętajcie tylko, żeby... Ja mam taki specjalny przyrząd do wykrzesywania i do czyszczenia, bo tam się zbiera wszystko. Pamiętajcie, że trzeba myć szczotki i czesać. Do mycia fajnie sprawdza się odżywka do włosów i pamiętajcie, żeby broń Boże nie myć jej gorącą wodą. Woda ma być letnia, ponieważ zniszczycie to włosie dzika i ta szczotka już nie będzie taka fajna. Także to tyle, co chciałam Wam w ramach ciekawostki dodać. Mam nadzieję, że moi ulubieńcy Wam się spodobali, że jednak ten film trwał naprawdę niewiele.
był dla Was relaksujący. Dajcie znać, jak są Wasi ulubieńcy lutego, może z innych kategorii, jeżeli coś takiego macie, a może Wy chcielibyście jakieś inne kategorie u mnie zobaczyć, dajcie mi koniecznie znać. Ja tymczasem się z Wami żegnam, mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmiku. Do zobaczenia, buziaki, pa!